Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Skyblock. Dzisiaj będziemy robić mob grinder, więc będę potrzebować dużo bruku oraz i drewno oczywiście na drabinki i jeszcze na oprócz drabinek no drzwi jeszcze są potrzebne, drewniane, bo tu trzeba jakiegoś wejścia do dungeonu zrobić. Myślę, że jeszcze tak 11 bloków w górę zrobię i wtedy już wystarczy. Chociaż tak naprawdę wysokość nie jest zbytnio istotna, bardziej ta główna kopuła. Od tego zależy, ile tu będzie się respić. Trzeba też uważać, żeby nie spaść w tym serwerze, bo nie ma save'ów itemów dla zwykłych graczy. Tylko podobno premium mają możliwość pewnie zapisu ekwipunku. No i myślę, że jeszcze tak 4 kratki zrobię. Normalnie jak drapacz chmur to będzie. No i jeszcze ostatni raz i raczej nie było aż 4, ale zobaczę to w montażu. I teraz powinienem jakoś stąd zeskoczyć, tak żeby budowli sobie nie psuć. No i dostałem trochę obrażeń, ale nieznacznie. O, także też muszę pokazać, co jeszcze zrobiłem pomiędzy odcinkami. Oprócz tego, że wstawiłem te kejny cukrowe. O, tutaj jest pająk. Czy kejn, jak się nazywa on po polsku? To się nazywało... chwila, zaraz sprawdzę. Trzcina cukrowa, o wreszcie. Po pół godzinie się domyślałem, o co chodzi. I tutaj oczywiście jest mój spawner, spawner. Bo tutaj inaczej się na tym serwerze surowce respią. Zamiast na zwykłej koblarce to na takim czymś trzeba robić. Oczywiście są bardziej wydajne budowle, ale zrobiłem już tak, niech będzie. No i tym razem bez surowców. Przed odcinkiem się coś drobiło, ale teraz nie. Najwyżej się to później przebuduje. No i dobra, zbiorę cały bruk, jaki posiadam i będę budować teraz na górze. Ale oczywiście przed tym muszę zrobić dość sporo drabinek. Myślę, że tak z 15-30 drewna. Zobaczymy. No a raczej tyle wystarczy. Nie musiałem nawet przerabiać na drewno. 27 drabinek. Może być za mało. Ale raczej nie. Lepiej to od góry bardziej zrobię. Oj. Teraz jak to zebrać? Okej. Nie, no co jest? Nie, dobra, to po prostu... myślę, że... Dobra, jeden już padł. No i już się udało. Mogłem w sumie w jakiś inny sposób zejść.
bardziej gładki, ale no dobra, pora zająć się budowaniem. Dobra, później to zbiorę. Myślę, że zrobię taki bardziej kwadrat niż prostokąt, bo czemu nie? Albo dobra, zrobię może jeden brok różniczy, to taki bardziej prostokąt będzie w sumie. 1, 2, 3, 4. Tak na 6 z tej strony zrobię. Trochę mało mam jedzenia, to powinienem coś połowić jeszcze w tym odcinku. Więc cisnę, buduję tutaj. Teraz oczywiście mierzę, żeby było w miarę symetrycznie. Oczywiście cały czas na shifcie, bo to jest dość niebezpieczna budowla. I to już jest dość sporo w sumie miejsca. No i w tę stronę chyba na 5 zrobię, bo po co więcej? Dość mi komputer buczy na tej grze. Może na święta coś dostanę lepszego. Dobra, buduję dalej. Spróbuję jeszcze to połączyć. Najwyżej będzie za małe i dokopię trochę bruku. No i myślę, że tutaj zrobię cięcie dość długie w tym odcinku. Cięcie czy tam przyspieszenie, bo to dość długo potrwa. Widzimy się na momencie, gdy już będę budował dach.
Dobra, po dość dużej przerwie na kopanie kobla i innych ciekawych rzeczach, pora zbudować już dach. Bo już podczas tej przerwy dokończyłem całkiem już ten dach. No, więc będę tutaj teraz elegancko sobie budował. Też przyniosłem sobie jedzenie, żebym nie umarł z głodu znowu. Wcześniej nie umarłem z głodu, ale byłem już w takim stanie dość głodowym w tej grze. Niedługo pole moje urośnie i będzie git. Będę miał dużo chleba przynajmniej. Kiedyś może nawet kupię inne. Nie pola, tylko nasiona. No i dobra, buduję ciągle tym koblem. I tutaj chyba też będzie krótka przerwa, chociaż budowanie też jest ciekawe, więc nie wiem, czy będę to jakoś specjalnie montować. Wiem, że jeszcze pokażę w tym odcinku trochę łowienia ryb. Bo od czegoś mam wędkę w ekwipunku w tym momencie. No i spawner gotowy. Jest ciemno, tak jak być powinno. Też dodałem ścianę dodatkową, żeby jeszcze mniej nie powietrza, tylko światła dochodziło. To jest tak w połowie zrobione. No i trzeba jeszcze wstawić drzwi. Trochę połowie i to już będzie na tyle w tym odcinku. Bo dość sporo nagrałem. Tutaj oczywiście już można zabrać lawę. Się na razie nie przyda. Drzwi już zrobiłem. Trzeba je tylko już wstawić. No i teraz tylko poczekać na noc i powinno się tutaj coś zrespić. Też muszę więcej tutaj grindować na tym stone spawnerze. Żebym więcej miał, wiadomo, surowców, bo trochę mało ich mam. Trzeba to pozbierać. I lecę trochę połowić. O, i jeszcze jedną rzecz zauważyłem. Mam strasznie mało pochodni podstawionych, więc czemu nie zrobić jaśni tutaj trochę? Dzięki temu mam teraz aż 17 pochodni. Czemu by ich nie użyć? Na wyspie nie powinno się wiele... O, już jest zombie. Akurat już kładłem pochodnie, żeby się nie respiły zbytnio. Okej. Okay. Tutaj też bym mógł postawić, czemu nie. Raczej w tym miejscu są bezpieczne pochodnie. Tutaj raczej nie będę stawiać, bo tam powinno się raspić coś. No i tutaj postawię pochodni. Na razie tyle, jeśli chodzi o stawianie pochodni. No i trochę połowiec, tak z 3 ryby i to wtedy już będzie koniec odcinka. Oczywiście się wczytuje teraz animację, trzeba poczekać trochę, aż... O, jest. Tym razem dorsza dostałem. Jest już ciemno w Minecrafcie. Ktoś XD napisał na czacie. Raczej tylko ryby będą się raspić w tym odcinku, ale...
Najwyżej później coś ciekawszego dostanę tutaj. No, nawet ciągle podstawowe ryby się respią. To dobrze w sumie, bo będę miał co do jedzenia. Dobra. No i to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i cześć. Aż pole rozwaliłem. Dobra, na razie.